Shut up and sit down. Pokój i dobro. To już niedziela palmowa, a więc rozpoczynamy wielki tydzień, najważniejsze wydarzenia naszej wiary. I również niedzielę palmową, która zwana jest może bardziej poprawną nazwą niedzieli palmowej, jest niedziela męki pańskiej, ponieważ właśnie podczas niedzieli palmowej jest to jeden z dwóch razy w ciągu roku, kiedy czytamy w całej rozciągłości, a przynajmniej jest taka możliwość, abyśmy usłyszeli w kościele w całej rozciągłości opis męki pańskiej. W Wielki Piątek, jak wiemy, czytamy zawsze mękę pańską w relacji świętego Jana. Natomiast w niedzielę męki pańskiej, w niedzielę palmową, czytamy opis męki pańskiej według jednego z ewangelistów. Mateusza, Marka lub Łukasza, w zależności od roku. Jesteśmy w roku C, więc będzie oczywiście ewangelista Łukasz. Warto sobie uświadomić, że każdy z tych ewangelistów zawarł opis męki pańskiej, oczywiście spójny z innymi ewangelistami, ale widziany swoimi oczami, a więc pewne szczegóły, pewne elementy właściwe konkretnemu ewangeliście znajdują się w poszczególnych ewangeliach, których często nie znajdziemy w innych. I tak na przykład jeden z ewangelistów zawarł dość ciekawy szczegół, że oto żona Piłata, skądinąd wiemy, że miała na imię Klaudia Prokula, że oto żona Piłata miała szczególny sen związany z Jezusem i dlatego prosiła go, żeby nie miał nic do czynienia z tym sprawiedliwym. Zapytajmy od razu, który z ewangelistów właśnie zawarł ten szczegół o tym wyjątkowym śnie żony Piłata. Może A, Mateusz? Może B, Marek? A może C, Łukasz? Na końcu się przekonamy. Zobaczmy tymczasem, zanim przejdziemy do bardzo krótkiego i jak zwykle niewystarczającego komentarza opisu męki pańskiej na tę niedzielę palmową, spójrzmy na pierwsze czytanie, jakie Kościół i liturgia nam proponuje. A jest to tak zwana trzecia pieśń sługi pańskiego. Otóż w księdze proroka Izajasza, w tej drugiej części, zwanej drugim czy Deutero-Izajaszem, część pochodząca z wygnania babilońskiego, połowa VI wieku przed Chrystusem, oto znajdujemy tam kilka poematów, które później specjaliści, uczeni nazwali tak zwanymi czterema pieśniami o słudze pańskim. Cztery pieśni sługi Adonai, ponieważ po hebrajsku sługa pański to jest Ewet Adonai. I oto mamy teraz zaproponowaną trzecią pieśń o słudze pańskim. Pieśń, która opowiada ustami samego sługi, opowiedziana jest jego historia posłannictwa, misji, jaką Bóg mu zlecił, misji, która okazała się misją trudną, bolesną i wymagającą, ponieważ pełną cierpienia, pełną również przeciwności ze strony tych, do których jest posłany. Mówi oto sługa: Pan otworzył mi ucho, a ja podałem grzbiet mój bijącym, policzki moje rwącym mi brodę, nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest ten, który mnie uniewinni. Oto sługa mówi i wyznaje trudy tej misji, cierpienia, jakich doznaje, nawet cierpienia fizyczne, bóle, przeciwności, a jednocześnie w tym cierpieniu doświadcza bardzo szczególnej Bożej pomocy, Bożej opieki, wsparcia, że Bóg jest z nim. I to jest dla niego świadectwem i potwierdzeniem prawdziwości tej misji, że pomimo cierpienia, albo właśnie poprzez cierpienie, Pan Bóg daje o sobie znać, jest obecny, jest blisko i pomaga mu tę misję wypełnić. Chcemy widzieć, jako chrześcijanie, w tej pieśni, w tej dalekiej zapowiedzi, widzieć już figurę, czy to, co będzie później zrealizowane w osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa, że On też jako prawdziwy sługa pański otrzymał tę trudną, szczególną misję pełną cierpienia, męki i śmierci nawet, ale w tym doświadczył też Bożej pomocy, opieki, która dla nas okazała się zbawienna. Kiedy będziemy czytać właśnie te fragmenty proroctw Izajaszowych, kiedy będziemy w tym słudze pańskim widzieć Jezusa Chrystusa, będziemy od razu mogli inaczej spojrzeć też na Jego mękę. Kiedy sługa pański mówi: każdego rana Pan Bóg pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie, możemy zobaczyć tą misję sługi pańskiego, możemy zobaczyć misję samego Jezusa, który jest otwarty na głos Boży, który jest otwarty na głos Ojca. To Ojciec go powołał, Ojciec, możemy go powiedzieć, posłał, a On się na to zgodził. Jest jak uczeń, który słucha. Zresztą jak czytamy Ewangelię, w sposób szczególny Ewangelię Janową, jeszcze szczególnie w tych ostatnich dniach, to mamy to wrażenie, że Jezus cały czas mówi o Ojcu, afirmuje Ojca, wywyższa Ojca, mówi: to Ojciec mnie posłał, wszystko co ja czynię, to czyni Ojciec. Dlatego może właśnie Żydzi nie do końca wiedzieli, o co Jezusowi chodzi.
ale on cały czas pokazuje Ojca. I tak samo tutaj jest tym, który uważnie słucha, ma to ucho otwarte i dlatego się nie opiera ani się nie cofa. Gdybyśmy weszli w tekst oryginalny, bardziej byśmy powiedzieli, że się nie buntuje. Właśnie można się zbuntować na czyjeś polecenie niewłaściwe albo powiedzielibyśmy bardzo trudne, on się nie buntuje. I kiedy spojrzymy później na mękę Chrystusa, kiedy spojrzymy na Jego przygotowanie do tej męki, w sposób szczególny w Getsemanie, kiedy Pan Jezus się modli, możemy zobaczyć, że zrealizowane jest to Słowo. On tam wtedy ma to otwarte ucho na to, co powie Ojciec. Choć całe Jego ciało się buntuje, właśnie ten moment, kiedy drży, kiedy poci się krwią, kiedy jako człowiek prosi, mówi: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. To jest, można powiedzieć, ten moment, kiedy ta ludzka natura jest przerażona, ta ludzka natura nie chce wejść w tą mękę, ale dzięki modlitwie, dzięki otwartemu sercu na to, co powie Bóg, dzięki temu, że ma otwarte ucho na to, co powie Bóg i jest gotowy na to, wchodzi w mękę i mówi: Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. To jest ten sługa Pański, cierpiący sługa Pański, ale jednocześnie gotowy, żeby wypełnić misję, bo wiemy, że jest to misja zbawienna dla nas. I właśnie tę mękę Chrystusa mamy okazję usłyszeć w kościołach podczas Niedzieli Palmowej, podczas Niedzieli Męki Pańskiej, tym razem w relacji świętego Łukasza. W tej wersji dłuższej, jaką może kapłan wybrać, możemy usłyszeć całe dwa rozdziały, 22 i 23 świętego Łukasza, wyjątkowo długie i wiemy, że nawet czasami się może to jakoś szczególnie dłużyć, kiedy słuchamy tej męki, ale warto ją słuchać z zaciekawieniem, również z wiarą, ponieważ są to opisy bardzo ważne. Przy tej okazji warto sobie uświadomić, że opisy męki pańskiej u każdego z ewangelistów są rdzeniem i centralnym punktem całej Ewangelii, punktem dojścia, można powiedzieć. Nawet prawdopodobnie pierwotnie istniały właśnie opisy męki pańskiej, męki zmartwychwstania jako ten rdzeń pierwotnej Ewangelii, wokół którego później nabudowana została cała też narracja o tych wszystkich opisach cudów i całego życia Pana Jezusa. Ale to właśnie męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są centrum Ewangelii, ale też centrum naszej wiary, bo stąd wypływa cała nasza wiara. Mówimy, to jest taki podstawowy kerygmat naszej wiary, czyli orędzie naszego zbawienia. Również ewangelista Łukasz całą swoją Ewangelię tak konstruuje, że Jezus od początku do końca zmierza do Jerozolimy. Całe Jego życie, całe Jego posłannictwo jest niczym innym jak drogą ku Jerozolimie, aby tam, w świętym mieście Jeruzalem, dokonała się ta szczególna Pascha, ten szczególny Exodus, to przejście ze śmierci do życia. I w tych rozdziałach będziemy mogli to usłyszeć. Jak wspomnieliśmy, każdy z ewangelistów ma swoją specyfikę i każdy z ewangelistów podaje pewne specyficzne, swoje własne szczegóły dotyczące męki Pana Jezusa. Dlatego też spójrzmy na tę Ewangelię Łukasza od tej strony. Oczywiście nie sposób skomentować całej, bo bogactwo tego tekstu jest niezgłębione i nigdy niewyczerpane. Ale spójrzmy tylko na sam moment ukrzyżowania i śmierci Pana Jezusa, kiedy pojawiają się trzy szczególne zdania, jakie Pan Jezus wypowiada. Są to trzy z tych słynnych siedmiu słów Chrystusa na krzyżu. Trzy z nich są umieszczone właśnie w Ewangelii Łukaszowej i znajdują się tylko tutaj. A więc specyficzne dla ewangelisty Łukasza. I zobaczmy, kiedy Jezusa krzyżowano, powiedziane jest, że Jezus podczas sceny ukrzyżowania, kiedy krzyżowano na miejscu czaszki Jezusa, powiedziane jest: Jezus zaś mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie bez znaczenia jest powiedziane, że Jezus mówił. Nie tyle Jezus powiedział, rzeczywiście w oryginale greckim nie ma użytego czasu aorystu, czyli czasu przeszłego, dokonanego, jak gdyby Jezus to powiedział raz i koniec, ale użyty jest czas imperfektum, czyli taki czas ciągły, przeszły. Czyli Jezus mówił, wręcz mawiał. W czasie ukrzyżowania to było niejako tym, co Jezus może nawet powtarzał. Właśnie to zdanie: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Znane zdanie, które nawet stało się w jakimś sensie w naszym języku przysłowiem, dlatego też i na tę niedzielę chcemy to właśnie zdanie zostawić jako przysłowie. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie chcielibyśmy jednak rozumieć tego zdania tak dość powierzchownie, jak gdyby Pan Jezus mówił: gdyby ci ludzie wiedzieli, kim ja jestem, czyli Synem Bożym, to na pewno by mnie nie ukrzyżowali. I koniec. Spójrzmy na to zdanie jako zdanie, które objawia modlitwę, szczególną modlitwę Jezusa do Ojca, mówiącą o tym, jaki jest człowiek, jak Chrystus widzi człowieka, również nas dzisiaj. Widzi nas jako tych, którzy często w doświadczeniu grzechu nie do końca wiemy, co robimy.
Nie mamy do końca świadomości, może nawet poczytalności, a przede wszystkim jasności umysłu. Każdy grzech jakoś się jawi człowiekowi jako jakieś dobro, no bo nikt by nie czynił tego, co złe, po prostu dlatego, że jest złe. Ale w każdym grzechu może człowiek upatruje jakieś dobro, jakąś może korzyść, a więc grzech zawsze będzie jakimś doświadczeniem zaślepienia człowieka. Dlatego Jezus mówi: Ojcze, przebacz, bo oni do końca i tak nie wiedzą, co czynią. Nie wiedzą, jaka jest prawda, nie widzą w jasności tego, co się naprawdę dzieje, dlatego popełniają ten grzech. Widzimy tu bardzo mocną postawę tego miłosierdzia Chrystusowego, bardzo obecnego w całej Ewangelii Łukaszowej. Chrystus miłosierny, który prosi Ojca o przebaczenie. Taką modlitwą też my. Nie jest to łatwe, ale możemy się modlić w kontekście tych, którzy również nas krzywdzą, nas prześladują. Ojcze, przebacz im, bo oni też do końca nie wiedzą, co czynią, tak jak my sami nie wiemy, co czynimy, kiedy grzeszymy. Drugim specyficznym sformułowaniem Pana Jezusa na krzyżu jest zdanie wypowiedziane do Łotra. I tylko w tej Ewangelii mam ten szczególny dialog Pana Jezusa z tak zwanym dobrym Łotrem, który jako jedyny wie, co czyni. W przeciwieństwie do tych, którzy krzyżowali Jezusa, oto Łotr wie, że jest zbrodniarzem i wie, że słusznie ponosi karę, a więc jest tym, który wie, co czyni i wie, co uczynił, ale właśnie z tą świadomością zwraca się do Chrystusa i mówi: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. A więc prosi o miłosierdzie Chrystusa na krzyżu. I Chrystus, można powiedzieć, dokonuje pierwszej w historii Kościoła kanonizacji. Było to na krzyżu, mówi do niego: zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Oto Łukaszowe dziś, tak często pojawiające się w całej Ewangelii, dziś jest ten moment zbawienia, to semeron greckie, to dzisiaj dokonuje się zbawienie, dzisiaj Chrystus zbawia i również tego Łotra wprowadza do raju. I to zobaczmy, że raj tutaj nie jest jakimś miejscem, do którego trzeba dojść albo do którego trzeba być przeniesionym, ale raj, więc to ogród rajski, jawi się przede wszystkim jako nawiązanie bliskiej, osobistej, miłosnej relacji z Chrystusem. To właśnie w relacji z Chrystusem jest raj człowieka na ziemi i ten raj również w niebie. I wreszcie trzecie zdanie Chrystusa, ostatnie wypowiedziane przed śmiercią, też tylko ewangelista Łukasz podaje ten werset psalmu, który Pan Jezus cytuje: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. Chrystus modli się tekstem natchnionym psalmu: Ojcze, Boże, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Tradycja Kościoła również te słowa bierze jako modlitwę wieczorną, kompletę na zakończenie dnia. Też zawsze modlimy się każdego dnia tymi słowami: w ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Na wzór Chrystusa i my też chcemy zawsze, każdego dnia ofiarować nasze życie, oddawać nasze życie Ojcu, w Jego ręce powierzać naszego ducha. Oby ten opis męki pańskiej był też dla nas inspiracją dla naszego życia. To krótkie wprowadzenie, które oczywiście nie wyczerpuje tutaj całej wiedzy dotyczącej męki pańskiej, ani nie wyjaśnia wszystkiego, może być tylko dla nas pomocą, w jaki sposób podejść do słuchania tego słowa, które dzisiaj otrzymujemy w liturgii. Podpowiedzią może być też to pierwsze czytanie, czyli słowa sługi cierpiącego, sługi pańskiego, który mówi: każdego rana Pan Bóg pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Chrystus słuchał Ojca, słuchał jak uczeń i my też jesteśmy do tego zaproszeni jako uczniowie Pana Jezusa, żebyśmy w taki sam sposób słuchali tego opisu męki pańskiej. On będzie długi. Może być taki moment, że gdzieś nasze myśli uciekną, że w pewnym momencie możemy też powiedzieć, że ja już wiem, jakie jest zakończenie, więc gdzieś ciężko nam będzie słuchać. Ale spróbować, jak ten uczeń, poprosić Pana Boga, aby pobudził to ucho, aby otworzył, a my, żebyśmy byli jak uczniowie. Bardzo często jako ci, którzy mają świadomość własnych grzechów, słuchamy opis męki pańskiej od razu koncentrując się na tych grzechach, że to przez moje grzechy, przez to wszystko zło, które ja czynię, którego dokonuję, to Pan Jezus cierpiał za nas. Znowu akcent pada trochę na nas. Zaczynamy myśleć o naszych grzechach, zaczynamy myśleć, jaki to Pan Jezus jest biedny, bo my grzeszymy. To jest właściwy kierunek, tak, bo to są te grzechy nasze, które Pan Jezus na tym krzyżu unosi. Ale spróbujmy w tą niedzielę palmową, w tą niedzielę męki pańskiej słuchać jak uczniowie, czyli bardziej skupić się na tym, co Chrystus robi dla nas, co robi dla całego świata i do czego zaprasza swoich uczniów, czyli nas. Słuchajmy jak uczniowie, mając to otwarte ucho, a w sposób szczególny może właśnie w tej wersji Łukaszowej słuchajmy tych trzech słów, czy trzech właśnie specyficznych dla Łukasza wydarzeń związanych z Jezusem, kiedy przebacza wszystkim swoim oprawcom, kiedy jest miłosierny dla tego Łotra
i kiedy oddaje całe swoje życie i całe swoje dzieło Ojcu. Bądźmy jak uczniowie, którzy spoglądają na Jezusa, słuchają, naśladują, a później wprowadzają w życie. Zanim skupimy się na naszych grzechach, spójrzmy bardziej na Chrystusa, który świadomie po modlitwie w Getsemani, świadomie podejmuje tą mękę, wiedząc, że jest zbawienna dla nas, ale też wiedząc, że następnie Jego uczniowie będą Go naśladować w Jego postawie. To jest chyba najważniejsze i to jest zdecydowanie bardziej wprowadzenie w świat pokój, który dzisiaj jest potrzebny, wprowadzenie w ten świat dzisiaj czynów Chrystusa, w sposób szczególny Jego słów. Bądźmy dzisiaj jak uczniowie, którzy mają otwarte ucho, słuchają, a później wprowadzają w życie. Zapytaliśmy na początku, który z ewangelistów zawarł ten specyficzny szczegół o śnie żony Piłata. Może był to A. Mateusz. Może był to B. Marek. Albo C. Łukasz. Otóż ewangelistą, który szczególnie pisze o różnych snach, między innymi snach Józefa czy snach magów ze wschodu, był ewangelista Mateusz, czyli odpowiedź A, który również zawarł ten szczegół o tym śnie, który przyśnił się żonie Piłata. Obyśmy my z uwagą ucznia otwierali nasze ucho na słuchanie słów męki pańskiej, abyśmy nią się mogli karmić i dostępowali każdego dnia, jak ten łotr na krzyżu, zbawienia, abyśmy i my mogli usłyszeć od Chrystusa: dziś będziesz ze mną w raju. Pokój i dobro.